Jest ze mną prezes Federacji FEN, pan Paweł Jóźwiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam prezesie, co tam się wydarzyło przez sekundę? Nie wiem, wszyscy tu Marconia atakują. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Jest taka dżungla, że szok, nie? Nathan Marcon w szczycie popularności, można by rzec. Tak, Nathan w szczycie popularności, każdy się na niego rzuca, także wiesz, każdy chce wypromować ten na plecach tego wieczoru. W skali od 1 do 10 jak podobała się prezesowi ta konferencja? Bo myślę, że eskalowała w pozytywne sytuacje, ale były też te sytuacje dymogenne. Było spoko, no trochę Muran mnie rozczarował, bo myślałem, że będzie troszeczkę bardziej dymił, ale wiedziałem, że był jakiś spięty, pewnie już go stres przed walką zżera, także w sumie rozumiem chłopak, już nie chciałem go za bardzo męczyć, ale to co miałem do powiedzenia, to mu powiedziałem. Ale tak z tego co pamiętam, wasz konflikt został zażegnany przy okazji gali Prime Show MMA 5, więc co się stało, że jednak do tej walki na Prime 7 doszło? Wiesz, to się stało, że znowu zaczął cisnąć, że on się ze mną nie pogodził, tylko ja z nim, potem uderzył mnie na konferencji Prime'u z głowy, no i tak to już poszło rykoszetem, nie? W takim razie zapytam, czy będzie kolejna walka z Marcinem Najmanem, no bo Marcin Najman ostatnio serię dyskwalifikacji zaliczył u konkurencji. No na razie trochę słabo to wygląda z jego strony, ale ja tak tego nie zostawię. Trylogia musi być, tylko na to trzeba czasu, na pewno Marcin teraz będzie chciał to trochę odpocząć. Ja go bardzo lubię, ale nie możemy zostawić naszej rywalizacji z wynikiem 1-1. Trzeba pokazać, kto jest lepszy, także myślę, że prędzej czy później odbędzie się walka już jak Najman 2. Teraz dość gorący okres, można by rzec, bo Sylwester, święta, a prezes już widziałem, że wczoraj na treningu na macie. Nie, no ciężko, wiesz, nawet na Sylwestra pojechałem z moim trenerem Marcinem Noruszką, także w Sylwestra trening, w Nowy Rok od razu trening, tutaj na konferencji też przyjechałem prosto ze sparingów, także wiesz, no ja tam mogę gadać o Murańskim, że wiesz, że go znekautuje i tak dalej, że to jest stary dziad, ale ja nikogo nie lekceważę, ciężko trenuję i zamierzam wygrać, tak? I dać z siebie wszystko. Czy była jakaś chwila, żeby sobie przysłowiowo pojeść w święta, w Wigilię Bożego Narodzenia, czy w drugi, pierwszy dzień świąt? Wiesz co, ja nie muszę robić żadnej wagi, także ja nie mam z tym problemu, także mogę jeść ile chcę. Ale rozumiem, że w święta nadal by prezes nie odpuszczał i nadal gdzieś ten sztos treningowy był. Tak, cały czas coś robiłem, cały czas aktywnie. W takim razie powrócę jeszcze do dzisiejszej konferencji. Co prezes zobaczył w oczach Jacka Murańskiego? Wiesz co, no co w jego oczach strach, no akurat zrobiliśmy tego face to face'a, obiecałem mu, że go nie uderzę, bo nie chciał mi, on mi uderzy, powiedziałem, daję słowo honoru, że go nie uderzę, to też nie chciał mi w oczy za bardzo spojrzeć, tylko z tym czołem tam pchałem, tutaj, no, teraz spójrz mi w oczy, kurwa, a nie tu pchasz czołem, nie? Także w jego oczach widzę tylko i wyłącznie strach. No to w takim razie wygrana z Jackiem Murańskim już 13 stycznia i co dalej, jaki dalszy plan? Plan jest prosty, teraz trzeba rozwalić Murańskiego, potem mam nadzieję, że dogadam się z Klaudem, żeby dojechać tego ciota. A potem już będą przede mną takie naprawdę bardzo mocne wyzwania, także cały czas zamierzam być w treningu, rozwijać się i będę chciał zrobić tak, żeby wszystkie walki w tym roku powygrywać. To w takim razie, korzystając z okazji, podpytam o FEN, z tego co wiem, 17 stycznia, 17 lutego w Ostrowie Wielkopolskim kolejna gala Fight Exclusive Night, pierwsza w 2024 roku. Czy mógłby zdradzić prezes, na jakie emocje kibice mogą się nastawiać i dlaczego mają właśnie wybrać FEN, a nie konkurencyjne KSW? Zajebiste będą tam walki i bardzo mocne zestawienie w kategorii półciężkiej. Nie wiem, co tam jest ogłoszony czy nie, także nie chcę tutaj nic spoilerować, ale naprawdę to będzie prawdziwa sportowa uczta. Warto oglądać tą galę, no będzie grubo, całkowicie za darmo na antenach sportowych Polsatu, także zapraszam z tego miejsca wszystkich kibiców. Gorąco. Wiem, że to pytanie się już pojawiało, ale pomimo wszystko zapytam, w tym nowym 2024 roku, czy jest szansa na starcie Czarka Oleksiejczuka z Adrianem Bartosińskim? Jeżeli prezes oglądał ostatnie KSW, no to Adrian Bartosiński pokonał Saladina Parnasa na gali XTB KSW 89 w Gliwicach. Nie wiem, na razie nie ma takiego tematu. No dobrze, no to w takim razie powróćmy jeszcze tutaj do Federacji Prime. Jak będą wyglądały ostatnie przygotowania tak naprawdę na ostatniej prostej, no bo to już niespełna półtora tygodnia zostało. No wiesz co, to jest czekana 62. konferencja, wcześniej jakieś programy, także dolewamy oliwy do ognia, jedziemy z tematem, będziemy też uczestników tego turnieju prawdziwych gladiatorów ogłaszać, także będzie ciekawie. A według prezesa, gdzie jest ta górna granica freak fightów i czy taka w ogóle istnieje? Czy już polskie freak fighty weszły na tak wysoki poziom, że tej granicy nie widać albo jest gdzieś grubo, grubo zatarta? No nie wiem, gdzie jest granica. Na pewno nie trzeba przekraczać pewnych granic. No, póki to jest wszystko pod kontrolą, jest pojedynki są, wiesz, sportowe i to odbywa się tak jak u profesjonalistów, ale walczą tam nieprofesjonaliści, to jest dla mnie okej. Okay. No, nie można przekraczać pewnych granic, no wiadomo, akurat nikt się nie będzie tu tłukł na żadne maczety, pałki i tak dalej. No wszystko jest w ramach tak naprawdę sportu, a dodatkiem jest to, że są otoczki te konferencyjne i tak dalej, gdzie są tak zwane, mówiąc kolokwialnie, dymy. Świetnie.
już tak kończąc, czego prezes by chciał życzyć naszym widzom naszego portalu w nowym... Wszystkim dużo szczęścia w 2024 roku, dużo zdrówka, pomyślności, żebyście realizowali swoje wszystkie postawione cele. No i oczywiście dużo radości z oglądania gal, nie tylko freakowych, ale również sportowych, bo pamiętajcie, że sport jest w tym wszystkim najważniejszy. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.